Ja jestem miłośnikiem kolei już od no gdzieś dobrych 12, może 13 lat. Kiedy się zacząłem w to bawić, no to to był chyba rok 1991 albo drugi. Po prostu no, zainteresowały mnie właśnie takie rzeczy jak rozkład jazdy. Miastami, wioskami mniejszymi i większymi. To była taka, wie pan, cudowna całość w tym rozkładzie. Po prostu, no taki jakby mechanizm, to był taki jakby zegarek papierowy, w którym wszystko na siebie zachodziło, było logicznie poukładane, podane w cyfrach, nie w jakichś abstrakcyjnych rzeczach, jakichś takich jakby powiedzieć humanistycznych. Tylko wszystko było matematycznie. Nie rzucaj, Paweł, nie rzucaj mi. Tak matematycznych rzeczach i po prostu no ja mogłem... Po prostu znalazłem się w tej książce. Ja tą książkę kupiłem pierwszy raz w 1992 roku, jak zostałem miłośnikiem i wie pan, no cudowne. To było dla mnie jak Biblia. Człowieka. Pan mnie pyta, co jest w rozkładzie jazdy, co jest właściwie takiego magicznego w tej książce, ja panu mogę właśnie odpowiedzieć, no nie rzucaj, Paweł, ja już ciebie prosiłem raz. Co jest takiego magicznego właściwie w tej książce, no to jest właśnie ta magia tych skomunikowań, jak to my mówimy, my miłośnicy kolei, że po prostu, no nie chodź tu mi, teraz ja z panem rozmawiam, tu z panem redaktorem. Wie pan co, to z winą żyje człowiek już 30 lat prawie, to naprawdę. Nie, no i po prostu to, nie, że ja po prostu na przykład otwieram sobie tą tabelę tutaj, tego rozkładu jazdy i tu mam, proszę, mam napisane Sędziszów, tunel Kraków. I ja wiem, jest teraz godzina, nie wiem, to jest załóżmy 17. Ja sobie mogę teraz tutaj zobaczyć, nie, prawda? O, tu przewertować i patrzę, jest o 17.10, wyjeżdża pociąg z Kozłowa, czyli ja wiem, że za 10 minut faktycznie wyjeżdża... Obiad mam będzie? Nie, teraz nic nie zawracaj głowy. Za 10 minut po prostu wyjedzie faktycznie pociąg z Kozłowa, nie? I będzie o 18.12 w Krakowie Głównym. Wiem, że będzie miał pierwszą klasę, wiem, jaki ma numer ten pociąg. I na przykład wiem, że w Krakowie będzie się można tu przesiąść do Zakopanego, na przykład po 10 minutach. I tak dalej, wie pan. Albo telefon na przykład, dzwoni. No, zostaw, teraz ja prosiłem, żeby nikt tu nie wchodził, a co tu chodzisz, albo rzucasz mi misie. To co mam powiedzieć? Ty nic nie mów, że mnie nie ma. Ale telefon, dobra. Powiedz, że mnie nie ma. I po prostu, no, i po prostu, wie pan, no to jest jakby taki drugi świat, nie? Bo musi pan jeszcze jedną rzecz wiedzieć, że ja sam jako człowiek, nie? Ja nie jeżdżę pociągami tak, żebym poszedł na dworzec i powiem, nie, ja tam się boję tych, no idź już. Jej. Kapetę teraz, półkę. Dobra, mierz se, mierz. To jest.
nie jeżdżę rzeczywistości, wie pan, pociągami, bo się boję, tam jacyś kibice jeżdżą, jacyś, jakiś, może mnie ktoś obrzygać. Pan się mnie pytał, no właśnie o to, dlaczego ja nie jeżdżę, no to właśnie ja panu mówiłem, bo no, taka rzeczywistość ludzka ma to do siebie, że po prostu, no, mogą się różne niekontrolowane rzeczy wydarzyć, wie pan, no nie wiem, no, wypadek jakiś... Jak był właśnie na kole, a tu w mojej książeczce po prostu nie ma wypadków. Nie, w mojej książeczce wszystko jest idealne i jeździ po prostu jak po maśle zawsze, nie? No. I dlatego ja tam po prostu, wie pan, o, na przykład ja biorę duży udział w takich, takie są grupy dyskusyjne w internecie, nie? Bo mam dużą wiedzę i ja się mogę podzielić na przykład z młodszymi miłośnikami kolei czy coś. Taką tą swoją wiedzą i na tych grupach, na stronach tworzę takie strony, mam taką galerię, wie pan, galeria taboru kolejowego, tam wszystkie są lokomotywy i tak dalej i po prostu to jest taki jakby mój świat, drugi taki świat, bo wie pan, ten świat, ten nasz świat, ten współczesny, to nie jest najlepszy. No, wszyscy, to teraz trochę zwyciężył taki, bardziej taki nurt lepszy doszedł do władzy w Polsce, ale to też im nie pozwolą. Ani im dekomunizować nie pozwolą, ani nie może po prostu, ani nawet ten Jarosław, nasz premier, on nie może po prostu się rozwinąć, nie może porządnie po prostu tej Polski zreformować. Wszędzie jest układ i to widać i dlatego ja po prostu no, mam nadzieję, że to się jeszcze uda. Z matką, nie? I z dwoma braćmi. To wie pan to... I z psem. Nikt nie pytał ciebie. Ty miałeś się ubrać i iść na karate. Jeszcze tutaj cię widzę. No. To i to wie pan, no, widzi pan. Wciąż się w tą przekładają mi rozkłady na półkach. Bo ja mam pokładane według lat, według zarządów kolejowych. No i przychodzą, szukają, chociaż to ich w ogóle nie interesuje ta książka. A oni mi przekładają, wie pan, spółki. No nie łaź tu. Przekładają mi spółki na półkę, mi kładą, potem ja nie mogę nic znaleźć. Bilety zbieram, też mi grzebią. Po co im te stare bilety? Dla mnie to jest ważne, bo ja to mam po prostu poukładane. A i to wie pan, to tak ja bym kupił mieszkanie sobie, coś, ale no ciężko jest. Ciężko i po prostu liberałowie rządzili tyle lat nam spie. Całkiem przepraszam, zepsuli tę ojczyznę. No i tak to jest, wie pan, tak to jest. Moje największe marzenie. No wie pan, co moje największe marzenie? To chyba by było, tak uważam, może jakoś tak, jakaś taka reforma, żeby była na kolei i tak w świecie ogólnie. Bo wie pan, żeby po prostu ludzie jakoś się zabrali do uczciwej pracy i żeby to wszystko, żeby chodziło jakoś. Ja bym też chciał na przykład, ja bym się zapisał gdzieś do jakiegoś klubu. Chciałbym, żeby taki powstał klub, ale żeby to był taki porządny klub, taki dla prawdziwych miłośników kolei. Tak, którzy czytałem na... naprawdę te rozkłady, którzy coś z tego wyciągają jakby dla siebie, a nie takich, co ujeżdżają tylko po tej sieci kolej, ujeżdżają, jeżdżą bezmyślnie, siedzą w oknie, wie pan, takich nie brakuje, ja znam tutaj, w Poznaniu jest takie silne środowisko, klub. Ja wychodzę. Nie, no to idź, przecież miałeś wyjść pół godziny temu. Jest taki klub, się nazywa jakoś Wielkopolskie Towarzystwo Sympatyków Kolei się nazywa i wie pan, co to jest? Jakieś jedna po prostu ściemnianie, oni jeżdżą, po prostu jeżdżą tymi pociągami i po co im to? Ani rozkładu nie studiują, nie wiedzą, gdzie się przesiadają, nic, tylko jeżdżą.
Ja musiał jakiś klub powołać takich, wie pan, prawdziwych miłośników kolei, którzy by po prostu cały dzień po prostu siedzieli i studiowali po prostu te dzieła, nawet starsze rozkłady, jak było, co się zmieniało. Zresztą znam takich, ja znam takich ludzi, są tacy ludzie jak ja. I po prostu moglibyśmy. To jest takie moje marzenie, może ja nawet zrealizuję.